Chodźcie przez Zydę, się przejedziemy w środku sezonu. Więc zobaczymy, co tu się wyprawia. Dawno tu nie byłem, więc sam ciekawy jestem. Jest już późny wieczór. Może nie taki późny właśnie słońce. Ale koło 20. Zobaczymy, co tam na wsi słychać. Jeszcze tylko trochę świateł powłączą, co by mnie tu jakieś kaszubskie Volkswageny nie porozjeżdżały. Czy inne Fordy? No i śmigamy. Kolejna noga po naprawie jak na razie jeździ. I jeździ bez zarzutów w sumie, więc... Trzeba ją trochę pomęczyć. Ktoś mi napisał w komentarzu, że ją za bardzo męczyłem, więc zobaczymy. Tu jest muzeum. Muzeum już zamknięte, widzę o tej porze. Taki protip dla tych, którzy kamperami innymi, żeby nocować tu nie można na terenie muzeum, ale jest tutaj dostępna woda, kran z wodą na zewnątrz, także można sobie nabrać. I jest też kibelek. W godzinach pracy muzeum jest to dostępne i za free. Można wjechać na parking za darmo i z tego skorzystać. Tu przejeżdżamy teraz o camping u Sołtysa. Jest kilka namiotów, jakieś ze dwie przyczepki i kilka kamperów. Nie przepadam za tym miejscem, ale jak ktoś nie lubi na dziko, to można, jest to jakaś opcja. Nie jedyna tutaj we Wdzydzach, ale no, ale jest. Ile kosztuje i jakie ceny, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie się nazywa Camper Park w Dzydze albo Camper Park u Sołtysa, Camping u Sołtysa, bo to Sołtysa. Tu jest żarłodajnia, ale widzę, że zamknięta, nie wiem czemu. Bar tak zwana dwójka, jakoś dziwnie mi się kojarzy. Z dwójką, jakby nie patrzeć. Jakieś zapiekanki, zawsze mieli fryty, jakieś pizze odgrzewane, mrożonki. Ale nie wiem, czy on zamknięty. Zobaczymy, co nad jeziorkiem. Tutaj pierwszy punkt to jest tutaj marina przystań. Jest parę łajb. O, jakaś mi trąbka mruca. Ładnie. Całkiem ładnie i sympatycznie. Nie wiem, na ile to na GoPro widać. Ale spoko. Jedziemy dalej. Tu jest sklepik. Ten jest czynny cały rok. Sklep Agnieszka czy Agnieszki. On jest całoroczny. Jedyny całoroczny we Wdzydze. Ja tu częściej bywam zimą i jesienią, wiosną wczesną, a latem raczej rzadko. Ze względu na tłumy ludzi, ale dzisiaj tu jakoś tak jest pustawo. Zaskakująco. Zobaczymy, jak tam dalej przy... Tam jest taki ala camping PTTK. On zawsze był full. Zobaczymy, jak to dzisiaj. Tu jakiś buda z deserem. To jest sklep sezonowy. On jest nieczynny poza sezonem. Ryneczek Wdzycki.
jest wieża widokowa, kiedyś można było na nią wejść za free, teraz trzeba bulić i to dosyć dużo, nie pamiętam ile, ale chyba 5 czy 8 zł. No a tu jest ten kolejny camping, też jakoś pusto. Też jakoś pustowo, o kuźwa, w ogóle mało ludzi. Ciekawe, ciekawe, tu nowy parking zrobiony. Jest informacja turystyczna i tutaj główna plaża, ona chyba do hotelu nie śmiadek należy. Ale pustki. Jestem zaskoczony tym, jak tu jest mało ludzi. Puszczałem, że będą jakieś dzikie tłumy. I tu mamy jakiś parkingrzek nowy. Zaskakująco mało ludzi, naprawdę. Byłem przekonany, że to jak zawsze tutaj będą dzikie tłumy. Czemu nie? To jakaś nowa konstrukcja. Ktoś coś wybudował. Pewnie znowu jakaś knajpa będzie albo co? Cholera wie. Ludzie się kąpią. Ciekawe, ciekawe. Ogólnie wyremontowali drogę, trochę zrobili więcej parkingów. Zaskakująco, zaskakująco mało ludzi. Jak na prawie połowę lipca, to zawsze było tu dużo, dużo więcej. Także nie wiem, nie wiem co się stało. Tutaj parking też nowy zrobili. Powinno być full, ale jest prawie pusto. A na tym campingu PTTK też niewiele dzieje. Ale nic, to ja tam lubię, jak nie ma ludzi. Więc mi to pasuje, tylko mówię, jest to troszkę zastanawiające. Albo ceny tak wyrąbali, że ludzie przestali przyjeżdżać, przesadzili i przegięli. Albo nie wiem, o co chodzi.
Ciekawe. No, czyli całe bdyce. Wracamy już do kampera, bo tu robi się późno. Trzeba zrobić herbatę i spać. Ziółka zaparzyć. Wracamy już zaraz, będę przy kamperze, także o tyle. Wieczorna krótka przejażdżka po bdydzach kiszewskich. Ja tam zawsze w lesie na ugłupu, dala od ludzi, chociaż dzisiaj jakiś tam jeden kamper. Teraz widzę, że jeszcze ktoś tam jedzie. Harcerze mają obóz, jak to zwykle w tej porze roku. No ale mam nadzieję, że będzie cisza i spokój, jak zawsze. Jedyne co, to się internety tu skończyły, nie wiem dlaczego. Zawsze to było świetne połączenie, ale chyba najazd harcerzy spowodowało, że zabrali cały internet. A tak poza tym to jest rebelka. No nic, do następnego.